strony Alien jesteśmy dzisiaj z naszą Simką, która jeszcze ma nazwisko Biedak, ale już niebawem nie będzie miała takiego nazwisko. Jesteśmy w domu rodziny Kawalerów. Tak, na tym skończyliśmy live'a, więc będziemy sobie w tym momencie zaraz ogarniać tutaj, co ciekawego mają i co ciekawego dają. Dzwoni do niej telefon w sumie, to może ja bym ten telefon dobrała. Pogawędź. Pewnie stałeś za chwilkę. Pogawędź się z Simką, bo w sumie to jest bardzo ważne. Chcę pogadać. Tak, chcę pogadać. Pewnie, że chcę pogadać. Ojej, ojej, co tu się odbywa? Ojej, a kto to jest? Okej, okay. I tu jest jakaś... Okej. Okay. To one są razem, czy coś? Bo nie wiem. Bo to tak trochę wiecie, nie? Nie wiem, to mama, córka, czy po prostu ten, Teges, związek? Nie wiem. To wygląda jak chłopak, ale nie do końca, nie wiem, o co chodzi. Dobrze, ona chciała wziąć sobie talerz. Tu jest wilkołak, w ogóle co tu się dzieje, jakiś dom wariatów. Powiem szczerze, tutaj jakoś dziwnie ubrani, tutaj się tutaj obściskują, wskakują sobie w ramiona, przy rozkopanym łóżku. No cóż, no dobra, tu jest nasz ulubieniec, więc sobie potem z nim oczywiście przyjazne. Boże, niedowidzę dzisiaj, matką wodka kochana. Papier na życzę, nie, luz, opowiedz historię. Nie, no chciałabym się... Dobra, plotkuję o osobistościach. Ile on ma tej osobistości? On nie ma osobistości, super. Tu ktoś coś je, ja też chcę jedzenie, ona chciała też jedzenko. Więc, ach, tu jest jedzonko, no to super, dobra, z tort anielski i w ogóle, czy tam jak on tam ma, tak, anielski, tu jest coś dobrego, czyli surówka, już tort sobie zje, tylko kwestia czasu. Tam się blokują, ale to nic, niech się blokują, spoko, spoko. Dużo osób w małym domku, więc tutaj no, jest jednak dosyć mocny kipisz. No i cóż mi się pysie? Myślę, że ze spokojem będziemy go tutaj uwodzić po prostu, uwodzić i tak, żeby na te studia w końcu pójść. No dzisiaj jest akurat dzień wolny. Mogłabym wykorzystać to na przykład na naukę, tak, do studiów, ale jednak... A ty, halo, a to by co się stało? Co ty jesteś? Nie, no zrobił się z niego wampir, no cudownie, czy nie wampir, tylko wilkołak, tak? No to genialnie, nie, to jest jakiś frio. Spoko, zachowuj się jak... no, muszę to wyłączyć w końcu. A ja nie chciałam gadać z nią również, halo. Dobra, tutaj mamy o, psa, tu mamy, dostaliśmy kasiorkę za wolne w pracy, jest cudownie. Dobrze, tu mamy sobie, tutaj sobie robią tutaj, ten gościu jest spoko, kiedyś nim tam gdzieś się poruszałam. No pogadaj z nim tam trochę, bo przecież szkoda, stworzyć grupę, opowiedz dowcip, dobra, dawaj. Koleżanko mogłabyś się wykolegować stąd, zabawne. Powiedz, nie, pokaż film z kotkami. A pokaż kotki, a co tam? Pokaż kotki, romantyczne. A poflirtujemy trochę. Zobaczymy co jak. No i co to za butelik? Na butelik, co? Na butelik. Tak, i dobrze, to się musiałam też przywiązać troszeczkę, no bo oczywiście wiadomo, to się ze mnie uspokoi po zabawie. Znaczy uspokoić się sam, ale jednak to no. Podjął flirt, dobrze. A co, nie podoba ci się? A czemu jej się nie podoba on? Co się dzieje, że on się nie podoba? Co się stało? A, że to jest wilkołak, to się nie dziwię. Ej, ej, kolego, ale nie obrócisz mnie tyłem, tylko ja tutaj... Aha, bo ty chcesz do kibelka. No dobrze, ona chce przy okazji jeść, więc dobra. Ona sobie zje ten torcik, mam nadzieję, że mnie nic nie będzie. Odłóż resztki, posprzątaj, weź talerz. Zobaczmy. To jest, co to jest? Co to jest? Kostka odżywcza. Ona to chciała wziąć, ale nie wiem, ta kostka odżywcza jest, więc w sumie to weźmie ten tort, a nie jest. A tu jest kostka odżywcza. Nie wiem, czy ta kostka odżywcza jest w sumie. Dobra, weźmiemy tego torta. Mam nadzieję, że mnie nic nie będzie, bo jak będzie, to się wkurzę. Mam straszny katar jeszcze, także przepraszam. No dobra, ale on podjął flirt, więc już jest lepiej, lepiej. No Jezu, serio?
Nie na kisi, tylko nic nie kisi, tylko bierz tą, tego torta czy cokolwiek innego. Weź resztki, nie, no weź resztki, tak, nie odłóż resztki, weź talerz. No i brawo. No oni się tam wieszają. No, a ty możesz sobie spokojnie usiąść, spokojnie sobie zjeść, no. Starsze społeczeństwo sprząta standardowo. Gdzieżby taki bałagan zostawiać? Posprzątaj! Teraz Kater jest spoko, widzę. Jakaś tam Paulina Van. Spoko, można byłoby się z nią zaprzyjaźnić troszeczkę. Mieć jakąś przyjaciółkę tutaj chociaż. Dobra. Tu jest ta czy ten, nie wiem. Okej. Okay. Dobra, ona sobie posprząta pomnik, spoko. Szukam naszego przyszłego męża. Czemu ty stoisz w majtkach? Halo! Co tu się dzieje? To nie są majtki ze spodenki, ale bardzo, bardzo krótkie i bardzo kuse i w ogóle what the... No. Halo, halo, gdzie jest mój przyszły mąż? Mężu! Mężu! Gdzie jesteś? Nie, to się zarobi, czy to się odezwie. Ach, tu jesteś, dobrze. To ty posprzątasz ślicznie, bardzo ładnie. Co jesz? Co jesz mi nie dasz? A to nie jest. No i wiedziałam, że ona podobne gusta ma. Podobne gusta mamy po prostu, no. Tyle. Co ty robisz? Co? Ale dlaczego? Ty komuś to niesiesz? Nie. Lol? Ty się znajedzona, daj sobie spokój, kobito. Nie jest tego. No. No, nie jest tego, weź z nim lepiej pogadaj. Plotkować pogawędka. Jakaś różyczka tu się pojawiła. No super, stworzyć grupę, zaproś do siebie. Zapytaj o dzień. Zapytaj o karierę. Dobra, zapytamy, w sumie nie wiem czy ten. A uczelnię też pytałam już, ale dobra, nieważne. Zdradź sekret, nie mam co. Dobra, romantycznie jakieś by się przydało. W ścisku się... Nie, ja chcę romantycznie. Chodź tutaj, kolego, bo ja chcę z tobą pogadać. No, dawaj, dawaj. No i super, dobra. No chcemy troszeczkę tu ogarnąć tego gościa. Romantyczne, miłosny uścisk. A niech ściskają, a co tam? Flirtuj. Oświeciło cię gościu, czy jeszcze nie? Zalotny dowcip. No, powoli, powoli, bardzo ładnie. O, na misiaczka. O. Dobra, może nie będziemy się całować, ale można wycie. Mogę coś na noc. Nie, myślę, że nie. Spytać o znak. A, spytajmy o znak. Spontanicznie poprosił o... Nie, pochwal wygląd. Romantycznie, pochwal osobowość. Romantycznie, miłosny uścisk. Jeszcze raz, romantycznie. Dobra. Te znaki są ze sobą zgodne. Wow, to super. To super, cieszę się bardzo. Flirtuj, miłosny uścisk. Co my tu jeszcze możemy mieć? Zalotny dowcip, zapytaj czy single. Ja wiem, że on jest singlem, ale zapytaj czy singlem. Jest. Romantycznie. Wyznaj zauroczenie. Nie za wcześnie? W sumie nie. To wyznamy zauroczenie. Ej, co jest? Co jest? Gdzie? Ale halo? O co chodzi? Gdzie ty idziesz? Jakaś impreza? Coś ten teges? Halo? Kolego, ja tutaj z tobą romansuję z tobą, halo! No świetnie! No genialnie, przywitaj się, dobra, spoko. No, zawieź się jeszcze, tak? Genialnie, super, no, będę czekała na ciebie, nie wiem, ile. A czemu ty, aha, bo tamten jest ten, dobra. Czy ty do niego idziesz? Chodź do niego. Nie pójdę do niego, no ja nie wierzę, no po prostu ja tutaj chcę ich... Jak najlepiej ogarnąć, a oni nic, no ja nie wierzę, no. Tutaj w ogóle, co tu się w ogóle dzieje? Masakra jakaś. Dobra, coś tam, to może być prawda, nie wiem.
Są zgodne znaki, dobra. Telefon do niej dzwoni, nieważne. Hej, Kaja! Dzięki za przyjście, przyjęcie. No spoko, właśnie z tą gadam, dobra. O, dobra, przyjemnie, przyjemnie. Trzeba to ogarnąć, bo tutaj wiecie, ona pójdzie na studia i on musi być jej, to nie ma tamto. Wszyscy już poszli, która to godzina jest? 4:18, okej. Co my możemy zrobić jeszcze, bo oni już sobie pójdą. Nie, ja chcę romantycznie. Tu jest romantycznie. No to może. Trzymaj za ręce. Romantycznie. Spontaniczny pocałunek. Dobra, dowiaduję się, że jest singlem. To ja wiem, że on jest singlem, ale już było dobra, zapytaliśmy się, bo dlaczego nie w sumie? No, dawaj, bo ja tu chcę już życie mieć go dla siebie. No, Osio! Poszli! Paszli mnie stąd! Właśnie wyznała zawrócenie. Jaj! Mam też. O, dobra. No i co? Stworzyć grupę, zaprosić na randkę? Nie. Przyznać się do przyglądania? Nie, też nie. Pierwszy pocałunek. Flirtuj, masaż, miłosny uścisk, mogący do nas. Dobra, wiecie co? Dobra, nie będzie pierwszy pocałunek. Romantycznie, co tu słyszymy? No, romantycznie zdjęcie razem, zacznę to. Dobra. No ale sio, poszli mnie stąd, już! Czy oni będą się całować? Całują się i on ma nad tym jakieś takie. Jakieś takie, no, złamane serduszko. Halo, kolego, tutaj się nie łamie serduszek. No. Dobra. Oh yeah! Chyba komuś złamałam serce, ale czy to ważne? Myślę, że nie. Czekajcie, bo przydałoby się tutaj, o, ślicznie. No, a tak, Jezu, jak poszli sobie tutaj, no dobra, okej. Okay. Cudownie, że w ogóle chcą razem ze sobą być, no super, cieszę się bardzo. Fajny dzień, więc dlaczego nie? No ale kolego, nie, jeszcze nie, poczekaj, bo tu jeszcze cię ogarniam. Poczekaj, kolego! Pocałunek przez przechyłę. Nie, pocałuj, daj kwiaty, filtry, masaż, miłosny uścisk, bo nie. Nie, zalotny dowcip, przyznaj się do przyglądania, trzymaj za ręce. Nie, chciałam jeszcze, żeby on był jej chłopakiem. Okej, dobra, mamy romantyczne foto. To sobie romantyczne foto też zrobimy. O, jak słodko. Dobra, czekajcie, muszę to jakoś uwiecznić. Muszę, czekajcie. A, nie tak. Dobra. No dobra, może tak, a może nie. A dlaczego on ma tutaj jakieś... Aha, bo to jest to, dobra. To może tak... Nie wiem, co mam zrobić z tym, no, bo tutaj jest to znaczek. O, dobra, może tak, w ten sposób. Dobrze, weźmiemy, zrobimy tak. Jak słodkościowo, dobrze. Dobra, okej. Okay. Teraz bym chciała jeszcze go poprosić o bycie singlem. Nie bycie singlem, Jezu, nie! O bycie facetem moim, no jak to bycie singlem, halo? Dobra, romantycznie, masaż, flirtuj, daj kwiaty, bla, 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 nie. Niech będzie i pocałunek przez przechyłem, ale ja chcę go poprosić, żeby był moim facetem. No nie da się. Okej, okay, dobra, nie pytam. No nie pytam. Za włosy ją. Jezu. Jeszcze raz. Co to jest? Pogorszę policzku, dobrze. Po co ona wszyscy przechyłem? No rusz się, kobieto. O Boże, kochany. Czy ja mogę z nim być? Halo, mogę coś na nos? Nie. Obściskuj się. Możesz się obściskiwać, ale ja chcę, żeby był moim facetem.
Zaproponować cały związek nareszcie. Myślę, że się zgodzi. O, no teraz to rozumiem. O. To było genialne. Dobra, może jeszcze zrobimy jedno zdjęcie, jak się tutaj cmokają. To generalnie rzecz biorąc, będziemy mieli coś na miniaturkę, ewentualnie. Tylko przydałoby się jakoś tak ładnie to ująć, bo ja bym chciała tak ładnie to ująć. Tak ładnie, ładnie. Ona dużo dzisiaj wbija tej. Dużo wbiła dzisiaj. Mówcie mi, no, co wybija dużo? Charyzmy. Charyzmy wbija dużo. Dobra, możemy zrobić takie zdjęcie też i będzie przyjemnie. Dobrze. A, mam katarek, Boże, kochany. Dobrze. Cmokajcie się, cmokajcie, a ja bym chciała, żeby był moim facetem. Jajdź! Chyba się zgodził, jak słodko. Jani, jesteśmy, mamy faceta. Okej, Kaja Biedak właśnie rozpoczęła stały związek z Simem o no, imieniu Kawaler. Dobra, super, cieszę się bardzo. Dobra, to jeszcze pocałujemy się na dobranoc i już będę sobie szła. Pocałuj i idę sobie do domku. Przyjemnie, przyjemnie, dobra. Słodkościowo i przyjemnie. Może takie zdjęcie jeszcze zrobimy, bo w sumie takie jest bardziej grzeczne, nie? Grzeczne bardzo to zdjęcie jest w tym momencie. Żeby nie mi tam wiecie, żadnych blokad nie dali, nie? Dobra, damy sobie też takie zdjęcie. Takie niezdradzające wszystkiego od razu. No to co? To hyc! No to hyc! Czekajcie, może jeszcze tutaj sobie ogarniemy w tę stronę. Ej, możesz iść? Idź, proszę bardzo, idź, dziękuję bardzo. Super. Tak, w tę stronę jeszcze jest lepiej. Proszę bardzo, śliczne zdjęcie, śliczna osoba, śliczni Simowie. Trochę wyżej jednak, dobra. I robimy zdjęcie. I ona wraca szybciutko do domu. Gdzie ty ją tam miziasz po tym brzuchu, jak tam jeszcze nic nie powstaje? Nie tędy droga, nie tędy droga, moja droga. Dobra, jak tam ty się trzymiesz, kobieto? Dobra, ty się musisz tu ogarnąć. I co? I jak się ogarniesz, to użyj sprzątni. To pójdzie sobie spać ją jeden ze sprzątni. Umyj zęby. Nie, weź prysznic. Aha, sprzątnij, weź prysznic, dobra. Najedzona jest, wybawiona w miarę. Mamy tutaj oczywiście, że mamy pierwszy romans i mamy pierwszy pocałunek i mamy pierwszy. A, że jest świąteczny aplauz, dobra, super, że jest cieplutko. Super. No i w ogóle same pozytywy, więc super, cieszę się bardzo. Dobra, to ja tutaj tak szybciutko ogarnę. Ogarnę ją szybciutko. I będziemy szli do pracy następnego dnia. Chociaż myślę tak, myślę, że następnego dnia pójdziemy do pracy, więc widzimy się już jakby następnego dnia. Okej, nasza Simka wstała i musi posprzątać tutaj te śmieci, które wyrzucił nam koci shop, bo jednak zapomniałam o nich po prostu, więc trzeba to posprzątać. Bo nam tu jeszcze jakieś karaluchy się zalęgną, a tego bym bardzo nie chciała jednak. To mój pies. Tak, to jest mój pies właśnie. Tego bardzo nie chciała, więc trzeba tutaj to poogarniać. No i pójdzie sobie po prostu do pracy. Zmień strój, smartfon, biegaj nago. Nie, ja bym chciała po prostu pójść do pracy. Tak trochę wcześniej, raz nie zaszkodzi, proszę bardzo, idzie do pracy. Pracuj dosyć ciężko, byłaby super. Ale sobie pochrapał. O Jezu, jak sobie chrapie słodkościowo. No dobrze. Okej. No więc będziemy sobie czekać na to, aż z tej pracy wróci. I nie doczeka się kierowca, bo ona już pojechała. O tu mam tysysy. Co tu jest jeszcze? Tutaj są te odlamy, dobra. To są te odlamy. Tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynkę pocztową, więc pewnie sobie zapłaci rachunki 63 simoleony. Ojejku, mi katar zatkał niestety. No już, ja wiem, ale nie ma jej, po prostu nie ma kierowczyni, nie ma. Poszła, pojechała już, dobra. Czekamy sobie na nią. O, już stało pieseczki, ale fajne zaspy są, świetne są te zaspy tutaj przy tym płotku, to jest genialne. Absolutnie to jest genialne. No to fajnie, to fajnie. Ciągle myślę o tym, jak te dzieci, czemu te dzieci roznoszą gazetę, czy to jest kwestia tego, że
To są te niegrzeczne dzieci, które po prostu nie dały rady się uczyć dobrze i dlatego zostały wysłane do jakichś takich prac społecznych, czy o co chodzi właściwie? Bo jakby tego nie zgłębiłam, tego tematu. Boże, jaki mam katar, masakra. Tego tematu nie zgłębiłam, więc tutaj jakbyście wiedzieli, to spoko zapraszam do komentowania, bo jestem bardzo ciekawa. Co dzieci w sumie, dlaczego te dzieci nie chodzą do szkoły? No bo to już jest czas, kiedy ten... Kaja ma smykałkę do interesów. Czy przyda się w polityce? Nie, dziękuję. Czy Kaja przyjmie nową posadę? Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Nastrój w miarę tutaj kiepsko z szefem i no tutaj też nie, niezbyt dobra. Mocno tutaj nam spadła z szefem kontakt, spadł. No tutaj trzeba z tym szefem trochę pokuksać tego kontaktu. No ale dobra, dobra, no coś trzeba będzie porobić. Ale aktualnie bardziej niż kontakt z szefem interesują mnie umiejętności, więc ona pierw sobie ogarnie tutaj nasz telewizor, a potem dopiero będzie szła sobie ogarnąć umiejętności. O, tu jeszcze jest poczta jakaś, okej. To weźmiesz pocztę, dobrze. No może wyślę list miłosny też. Ja nigdy nie wysyłałam w sumie, ale wyślę. Dobra. Bardzo mi zatkało, przepraszam Was za to. Okej, trochę ją przyspieszymy. Niech ona troszeczkę tutaj sobie podkoksa tej umiejętności tej zabawy. Bo żeby koksać umiejętności, to musi zrobić zabawę, tak? Wiadomo. Bo jak jesteśmy zestresowani, to tam się nie chce po prostu nic robić, a tym bardziej czegoś uczyć, więc no tutaj wiadomo. Dobra, to sobie posprzątamy. To sobie posprzątamy, tak. To sobie posprzątamy, dobra, i tu już będzie miała czyściutko i to mnie bardzo cieszy. Okej, okay, tutaj ma już dosyć dużo tego telewizornia, tego telewizorka, więc tutaj proszę bardzo, zamykamy to. Jest już 16, co ty chcesz? Pójść do baru, o ciekawe. 250. Okej, okay. No ciekawe, ciekawe, do baru byś chciała pójść. Fajnie by było pójść do baru, tylko kurka wodna, sorry, ale... Kiedy? Jak ty musisz do studia się przygotowywać? No dobra, dostaliśmy jakąś paczkę. Okej, okay. Czekajcie. My chcemy list miłosny do tego. Do pana Frio, to nie jest kawaler, tylko Frio. Hej, to jest list, którego adresat, okej? Okay? To Kaja, nadawca to... O, Briody! Jego treść. Marzę o tym, że ty i ja jesteśmy razem. Czy spełnisz moje marzenie? A ona właśnie jest przecież... Ona jest przecież... Ona właśnie jest w związku. Ojejka. Nie śmiej się z niego. Co za picia. Czemu moje smiki są takie wredne? Zadzwonimy do Briodego, czy tam do George'a, czy jak on tam ma. Jaj, ci Boziu. No, pisaj ten list miłosny. Ja nie mogę. O kurczę, no odpisałabym mu ten, na ten list, ale ja trochę się boję, że wiecie, to będzie tak nie bardzo, nie? Dobra, zadzwonimy sobie, wyślij, nie. Zaproś, nie, umów się, zaproś. Nie zaproś, ja chciałam pokazać, bo ona musi koksać umiejętności. Zaprosisz innym razem. Pogawędka. No i z Brodem też, ojej, pogawędka. No dobra, i jeszcze z Danutą. Nie wiem czemu. A kto jest szefem jej? Halo, halo. To nie jest szef? Kto jest jej szefem aktualnie? O mamo, jakiś inny gościu. Nik Ato. Szef nam się zmienił, no to świetnie. Dobra, czas z szefem trochę poogarniać tyłek. Dobra, no to trzeba pogawędzić z nim, dobra. Ja tego się nie wiem, czemu ja z szefem mam taki zły kontakt. Przecież ja miałam z nią dobry kontakt. No nastrój ma świetny, cieszę się bardzo. Szef kiepsko, no dobra. To może jeszcze jakiś współpracownik? Ty może nie, ktoś jeszcze jakiś inny jest, jakaś lepsza buźka? Nie ma. Dobra, ty też jesteś stary, no dobra. Pogawędka. Bordonfield, też stary. No ta kadra musi zmienić. Ja tutaj muszę być no, szefową. Będę szefową wszystkich szefów, jak Asia.
Chciałam powiedzieć Ola. Albo Aga. Dobra. Szefowa wszystkich szefów, dobra. Szwagier wszystkich szwagrów. No, dawaj, 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 gadaj z nimi, gadaj. Bo nie ma czasu. Dobra. Przydałoby jej się to blogowanie. Więc ona może, tylko jest 18, ale dobra. Ona może by poszła na kursy, słuchajcie. Ona ma już 2300, więc myślę, że ze spokojem. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś pojazdu dla niej. Myślę, że dla niej pojazd jakiś będzie taki sensowny, ale niezbyt drogi. Nie mam jeszcze custom contentu, ale sobie go na pewno ściągnę. Bo przydałoby się. Kurde, jest sobota, w sumie piątek. Dobra, czy co, to może jutro pójdziemy na te kursy. Tak myślę, że już jutro pójdziemy na kursy. A teraz sobie po prostu skończymy sobie tą rozgrywkę aktualnie. Co ty chcesz? Poznać znak zodiaku tej osoby. No spoko. Okej. Okay. To jeszcze sobie pogadamy z naszym chłopcem. Naszym chłopcem, pogawędka. No i jak już to ogarniemy, to wówczas będzie myślę lepiej. Dobra. No ja na pewno w poniedziałek powinna mieć już... powinna mieć już awans, aczkolwiek nie wiadomo. Przydałoby się. No i też jeszcze bym chciała nią pokochać te umiejętności społeczne, więc trzeba będzie jutro pójść na kursy, jutro jest sobota. Pójdzie sobie do baru może jakiegoś właśnie, może się umówmy z tym. Czy to jest paparazzi? Pewnie tak, pewnie że tak. Jakiś ładny? Pokaż się chłopie. No całkiem. Zimno ci, co? Ja wiem, że ci zimno. A może pogadamy sobie z nim, chociaż nie wiem, co to jest. Nie, jakiś Ted, dobra. Ted, spadaj sprzed moich drzwi. Okej. Okay. Myślę, że pójdziemy sobie jutro do baru, bo umówimy się jutro z naszym chłopakiem. No i generalnie rzecz biorąc, będziemy oczywiście ogarniać jej umiejętności. Tak by miała stypendium, tak by mogła sobie jeszcze wyciągnąć z tych studiów jak najwięcej kasy na przyszłe życie. No i tyle, no myślę, że takie mamy na przyszłość plany. Tymczasem mamy mężczyznę, słuchajcie, trzeba kupić podwójne łóżko, samochód i w ogóle, i w szczególe. Także tak. Ile dni? 2 dni, aż nadejdzie wiosna, cudownie. Myślę, że można byłoby się właśnie już te 2 dni ten i wybrać się potem zaraz na studia, bo chciałabym wiosnę i lato spędzić tutaj już w domu, więc byłoby super, gdybyśmy mogli tutaj na te studia pójść. No ten poniedziałek, wtorek powiedzmy, jej, czyli jakieś 2 odcinki. Dobra, mi się pysie. To co? Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapajcie się w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszych kochanych Simsów. Zjedz to szybko, niech to będzie chleb z dżemem. Ja tutaj ogarnę i widzimy się jakby już jutro, cudzysłów, oczywiście. Plan jest taki, że pójdziemy sobie do baru, pójdziemy sobie ogarnąć kursy, bo przydałoby jej się. I umiejętności, i spotkamy się oczywiście do baru, być może pójdziemy, albo naszym po prostu chłopcem. Dobra, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i pa, pa!